O, przecież słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. Słuchaj, możesz się przestać wtrącać w moje życie? A o co ci chodzi? No, co chciałeś zapytać? Rafi, ty jesteś za Życką. No i właśnie o to mi chodzi, no. No ale chyba mam prawo wiedzieć, nie? Słuchaj, ja byłem przy Arku, jak z nim rozmawiałaś, no. Dlaczego nie możesz mnie się zapytać? Rafi, ja... Zresztą nieważne, stary, serio, za Życka? Ja ci nie trułem, jak zaczęłaś spotykać się ze starszym gościem po rozwodzie, o. Rafi, ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem. Tylko tutaj chodzi o nasze dziecko. No, ja doskonale wiem, jaką Zarzycka jest mamą. No, no nie chcę, żeby miała jakiś zły wpływ na Julkę. Słuchaj, gorszy wpływ na Julkę ma jej babcia, o, która cały czas mąci, a zachowujesz się dokładnie tak samo jak ona. Nie przesadzasz trochę? No i powiedziałeś to tak jak Aneta. Mam dzisiaj popołudnie z Julką i chcę spędzić je też z Moniką. O. Rafi, zastanów się, czy ty naprawdę uważasz, że to dobry pomysł, żeby nasza Julka spędzała czas z nią? Nie ty będziesz o tym decydować. Aha. Świetnie. Kasia? Co? Nie przesadzasz trochę? Ja przesadzam, Monia? Doskonale wiesz, jaka jest Zarzycka. No ale czego ty się dokładnie boisz, że co, nagle zepsuje ci dziecko? No? Popatrz. Oni z Rafałem tak naprawdę dopiero zaczęli się spotykać. To nie jest tak, że wzięli ślub i teraz połowę czasu Julka będzie spędzać u nich w domu. No ja wiem, Monia. No, a poza tym, co by nie było, to Rafał ma trochę racji. No, spędza czas z różnymi osobami. Julka jest częścią jego życia. Ty nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować. No, masz rację, ale Monia, ja staram się być tylko odpowiedzialną matką. No, ale musisz też być wyrozumiałą, byłą żoną. A gdzie są jakieś granice? No właśnie. To chyba zawsze trudno zaakceptować nową partnerkę swojego byłego, no. Zwłaszcza jeżeli po rozstaniu jesteście ze sobą w dobrych relacjach albo macie dziecko. Ale chyba każdemu należy się kredyt zaufania, no więc co? Będę musiała być bardziej wyrozumiała.